Witam wszystkich. Znajdujemy się w patronackim sklepie Iron Horse'a. Ze mną jest Marek, przedstawiciel tej firmy. Marku, przyszedłem do Ciebie, bo chciałbym przybliżyć wszystkim mocniej produkt. Produkt, który jest jednym z moich faworytów, CreaFight. Dlaczego jest moim faworytem? Ponieważ uważam, że bardzo dużo ludzi mocno trenuje, wykłada się na treningach, ale zapomina o bardzo ważnej rzeczy, o regeneracji po treningu. Ta część jest zaniechana przez wiele ludzi, dlatego też z tego, jak ja stosuję CreaFighta, wiem, że on mi bardzo pomaga w tej sferze i chciałbym poprosić Ciebie, żebyś przybliżył nam trochę, jak CreaFight działa właśnie na regenerację sportowców. Witam wszystkich, witam również Ciebie, Piotrze. Zdecydowanie poruszyłeś bardzo ważny temat i cieszy mnie to, że tak się wypowiadasz o produkcie, ponieważ uważam, że jest to najciekawszy produkt w ogóle naszej firmy i jest jedyny w swoim rodzaju z racji tej, że wszystkie inne firmy nie są w stanie, myślę, finansowo tutaj podołać, aby wyprodukować produkt, który będzie na tyle fajnie działał, będzie na tyle złożony, jednocześnie będzie dość niedrogi. Natomiast tu poruszyłeś bardzo istotną sprawę faktycznie regeneracji, zwłaszcza u Was w sportach walki, ponieważ wykonujecie często dwa treningi dziennie i naprawdę bardzo ciężko trenujecie, jak widzę, bardzo ciężko, wyjątkowo. I rzeczywiście regeneracja jest zaniedbana. Każdy sportowiec, nie tylko w sportach walki, jak gdyby chce wykonać dobrze trening, interesują go preparaty przedtreningowe, okołotreningowe, natomiast już albo poprzez zapomnienie, albo może przez jakąś oszczędność, mówię tutaj o finansowej oszczędności, nie myślą o preparatach właśnie potreningowych, które jednak mają bardzo duże znaczenie, ponieważ regenerują i przygotowują się do następnego dnia treningowego. Na pewno sam, jeśli mówisz, że odczuwasz różnicę, gdy stosujesz CreaFight, a gdy nie stosujesz, to myślę, że przekłada się to właśnie na to, że nie masz, powiedzmy, zakwasów, nie masz jakichś obolałych mięśni, nie masz pozamykanych zastawek w naczyniach krwionośnych, czyli nie ma czegoś takiego, że mięsień jest taki nabrzmiały, opuchnięty, skurczony. Jak i również poza tym myślę, że zawarte w CreaFight'cie związki aminokwasowe, będące prekursorami pewnych hormonów funkcjonujących w ośrodkowym układzie nerwowym, pozwalają na lepszą regenerację i samopoczucie również, czyli psychiczne. Tak bym to mniej więcej krótko sprecyzował. Potwierdzasz, czyli to, że faktycznie dużo ludzi zapomina o fakcie tego, że trzeba stosować takie preparaty po treningu. Ja wiem z własnego doświadczenia, że jeżeli używam preparat taki, CreaFighta w tym przypadku, już dłuższy czas, to na następny trening idąc jestem wypoczęty, zregenerowany, co za tym idzie, jestem w stanie wykonać znowu kolejną ciężką pracę. Bo w momencie, kiedy się nie zregeneruję, mój następny trening będzie na tak zwany pół gwizdka. Nie dam z razu się już tak mocno wyłożyć na treningu i ten przyrost potem, który tak jest dla nas bardzo cenny, nie będzie tak duży. Powiedz mi, co CreaFight zawiera w sobie takiego specjalnego, że on tak dobrze działa? Myślę, Piotrze, że nie będziemy szczegółowo opowiadać o tym, co zawiera CreaFight, tylko wyciągniemy pewną kwintesencję z tego, co w nim jest. Przede wszystkim produkt zawiera związki, które są wchłaniane przy bardzo małym zaangażowaniu krwi w układzie trawiennym, jak i również niewielkiej ilości enzymów trawiennych, które w danym momencie, gdy ciężko trenujesz, masz ich brak w soku jelitowym i trzustkowym. Z racji tej, że organizm sportowca właśnie wyczynowego podczas bardzo intensywnego treningu kieruje całą krew do płuc, serca i pracujących mięśni, nie zatrzymuje absolutnie w układzie trawiennym tej krwi, bo jest to w tym momencie niepotrzebne, jak i również jest zaniechana pewna produkcja enzymów trawiennych. Dlatego też po bardzo ciężkim treningu, na przykład najprawdopodobniej nie jesteś w stanie zjeść na przykład obiadu, tak? No nie jestem, całkowicie. Masz zaciśnięty żołądek i pewnie by się to skończyło wymiotami, a nie trawieniem. I teraz w ten sposób jest skonstruowany CreaFight, żeby przy właśnie bardzo małej ilości krwi w układzie trawiennym, jak i niewielkiej ilości enzymów trawiennych w soku jelitowym i trzustkowym, produkt dostarczył organizmowi sportowca niezbędnej ilości witamin, minerałów, aminokwasów, jak i również węglowodanów. Na dobrą sprawę można powiedzieć w cudzysłowie, że jest to produkt strawiony na zewnątrz. I spożywając go, momentalnie do krwiobiegu dostają się właśnie wszystkie te składniki odżywcze. I to jest jego podstawową zaletą. Również jest z takich najciekawszych składników CreaFighta, myślę, że jest hydrolizat izolatu białek serwatkowych, gdzie jest możliwe najlepiej wykonana hydroliza, czyli koło co ósme wiązanie peptydowe jest rozcięte. W związku z tym to trawienie jest już bardzo, bardzo
łatwe, lekkie. Tak bym to powiedział. Czyli pokrótce mówiąc, jest to produkt, który już od razu, który pijemy, to automatycznie dostarczamy bardzo dużo substancji odżywczych dla naszego organizmu. Tak, w bardzo krótkim czasie. Bardzo krótkim czasie. Szybko. Z racji tej, że nawet zakładamy, że załóżmy, mimo to, że masz zaciśnięty żołądek i masz nie w pełni sprawny układ trawienny, ale zmuszasz się i zjadasz jakiś tam posiłek, można to zrobić, prawda? Na siłę zmusić się zawsze. Się. I teraz pojawi się problem, ponieważ twój układ trawienny jest nieprzygotowany do tego, na przyjęcie tego posiłku. Będziesz się czuł ciężko, źle. Oczywiście kiedyś zostanie to uruchomione po godzinie, po dwóch i zacznie to wszystko funkcjonować, ta regeneracja. Natomiast tutaj niejako mamy ją od razu tak podaną, bardzo szybko, w ciągu kilku minut. I to jest podstawowa zaleta tego produktu, że na dobrą sprawę kończysz trening, wypijasz określoną swoją dawkę tego kreafajta, otrzymałeś substancje odżywcze, mięśnie, mózg, prawda, wszystko otrzymało to, co cały nasz organizm otrzymał niezbędne mu substancje na jakąś tam chwilę, przez powiedzmy godzinę czy półtorej dojdziesz do normy, zacznie działać właśnie ten układ cholinergiczny, czyli taki układ, który uruchamia nam funkcjonowanie układu trawiennego, będziesz w stanie spokojnie sobie zjeść posiłek. Bez jakichś zjazdów, bez spadku cukru w krwiobiegu, bez powiedzmy, niefajnego samopoczucia. Czy zachowania głowy. Dobrego tak, samopoczucia. Tak, bo tu jest, oprócz energii ogólnej, jest również poprawa energii mentalnej w głowie. A to jest bardzo ważne. Tak, są prekursory dopaminy, serotoniny tutaj właśnie. Czeka nas następny ciężki trening i musimy na niego iść z chęcią, a nie dlatego, bo muszę, bo wtedy znowu nie wykonamy tej pracy. Marku, jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz. Nazwaliście produkt Creafight. To znaczy, że on jest tylko dla sportowców, którzy uderzają, którzy walczą, którzy startują w sportach, prawda, uderzanych? Nie, zdecydowanie nie. Myślę, że jest to produkt w ogóle do wszystkich sportowców zajmujących się właśnie sportami wytrzymałościowymi, którzy tak ciężko trenują, że mają właśnie podobny, można powiedzieć, problem jak ty. Czyli mają tak zaciśnięty układ trawienny, tak zaciśnięty żołądek, że po treningu, poza przyjmowaniem płynów, nie są w stanie niczego zjeść innego. Natomiast wyszła tutaj linia reklamowana przez Michała Materle. Są to dwa produkty, więc po prostu w ramach kontynuacji produkt jest nazwany Creafight, natomiast zdecydowanie jest skierowany do wszystkich sportowców wyczynowych, którzy biegają, jeżdżą na rowerze, grają w gry zespołowe, którzy naprawdę ciężko trenują. Ostatnio triatloniści u nas byli bardzo zadowoleni z tego produktu. Czyli nie utożsamiać tylko ze sportami uderzanymi, każdy, kto ciężko trenuje, może taki produkt zakupić i wypróbować. Zdecydowanie. Mi pozostaje tylko polecić ten produkt. Zachęcam wszystkim, żebyście przybyli, spróbowali, jak działa, a moim zdaniem już zawsze będziecie chcieli tylko stosować Creafighta po treningu. Dziękuję bardzo, Marku. Dziękuję i pozdrawiamy wszystkich.